czy na sprzedaży polskiego designu da się zarobić? Pewnie nie odpowiem jednoznacznie, bo jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Przynajmniej nie odpowiem jednoznacznie z perspektywy naszej firmy. Natomiast postaram się powiedzieć, jak my myślimy o tym rynku, co zrobiliśmy do tej pory, co udało się zrobić i gdzie widzimy możliwości. Ale tak naprawdę, żeby zacząć opowiadać, przepraszam, tu miałem jeszcze jeden taki slajd o sobie bardzo szybko, żebyście mniej więcej mieli perspektywę, czym się zajmowałem, co robiłem. Z takich ciekawszych rzeczy, które robiłem w moim życiu, to kiedyś swojego czasu eBay w Polsce przez 2 lata. Bardzo ciekawy temat, nie udało się, ale z mojej perspektywy też to było takie doświadczenie, które bardzo wpłynęło na to, że zgodziłem się i chciałem pracować nad Dawandą w Polsce, no bo to jest troszkę taki temat, który jest podobny z wielu perspektyw, no bo eBay, który wchodził, duży gracz zagraniczny wchodzący na polski rynek, gdzie konkurencja już jest całkiem spora, rozpoznawalna i tak naprawdę trudno powalczyć o ten rynek i w tym przypadku się nie udało, to Dawanda dla mnie była w pewnym sensie takim powrotem do tej historii, tak? bo tutaj też wchodzimy z platformą, która już na polskim rynku istniała i radziła sobie całkiem okej. I zastanawiałem się, czy jesteśmy w stanie też z perspektywy takiego gracza, który jest całkiem dobry za granicą, wejść na rynek, który już ma jakąś ugruntowaną historię, ma swoich użytkowników, ma tam 5-6 lat działania i czy uda się o niego powalczyć. No ale żeby mówić, czy można zarobić na sprzedaży polskiego designu, to ja bym najpierw powiedział, skreślił do polskiego designu i powiedział, no to spójrzmy na granicę i zobaczmy, jakie benchmarki, jak to wygląda za granicą i w innych krajach. I tutaj tak naprawdę podejrzewam, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak to jest duży biznes za granicą. I z mojej perspektywy dwa największe benchmarki, na którym patrzymy i którymi się opieramy, to z jednej strony jest Etsy w Stanach Zjednoczonych. I to już są duże liczby. Etsy w Stanach Zjednoczonych robi rocznie obrotu około $500 milionów. Także to już są pieniądze, które się liczą i które są ważne i tam są poważni inwestorzy i poważny biznes, który rok do roku rośnie w całkiem fajnym rozmiarze. I z drugiej strony biznes, który jest, nie mogę mówić o liczbach, tak, ale mniej więcej pięciokrotnie mniejszy, Dawanda, która jest bardzo mocna w Niemczech i też stara się wejść na różne rynki europejskie. I to jest biznes, który ja poznawałem 1,5 roku temu i mnie to zafascynowało, jak duży i różnorodny on jest. Nie mam teraz dokładnych liczb a propos Etsy, natomiast jeżeli chodzi o Dawandę, to jest w samych Niemczech 230 tysięcy projektantów, osób, które tworzą w domu, chcą pokazać rzeczy, które robią, chcą je sprzedać i w jakiś sposób na tym zarabiać. To jest 4 miliony produktów, czyli olbrzymie inwentory produktów, które jest dostępne na stronie i często jak wejdziemy tam i zobaczymy, to te produkty są różnej jakości. One są ładne, mniej ładne i tak naprawdę człowiek często, przynajmniej ja z mojej perspektywy, takiego mężczyzny, który chciałby wejść, coś szybko znaleźć i kupić, to jest męczące, tak? Ale tych produktów jest niesamowicie dużo. 15 milionów wizyt na miesiąc, tak? Jak spojrzymy na te strony i spojrzymy na nie z perspektywy Aleksy, Etsy, 43. największa strona w Stanach Zjednoczonych. Wow. Tak? To naprawdę jest duża rzecz. Dawanda w Niemczech, strona numer 104. Czyli de facto jakbyśmy porównali do polskiego rynku, to coś, co jest większe od takiego na przykład polskiego Empiku albo Merlina. Tak? Czyli już tam gdzieś troszkę otwiera tą perspektywę i zaczynamy się zastanawiać, to jest całkiem ciekawe, może być duże. No i wracamy do Polski. Tak? To czy da się zarobić na polskim designie? I na polskich designerach. No i taką najłatwiejszą referencją, na którą my patrzyliśmy, kiedy wchodziliśmy na polski rynek mniej więcej 1,5 roku temu, to była ta firma, która w Polsce zaczynała mniej więcej w tym samym okresie, kiedy startowało Etsy w Stanach Zjednoczonych i Dawanda w Niemczech, czyli Pacamera, też pewnie jakby znany brand wielu osobom tutaj. I jak spojrzymy na rozmiar, to ja cały czas będę się posługiwał tymi kuleczkami, które przed chwilą było widać, to Pacamera jest ta taka ciemniejsza, najmniejsza na dole. Tak? I oczywiście możemy powiedzieć, no bo tutaj mamy zagraniczne rynki, bogaty klient, zupełnie inny moment z perspektywy rozwoju tego rynku, ale ja lubię raczej kwestionować tego typu stwierdzenia, bo mi się wydaje, że tak naprawdę, no dobra, z perspektywy GDP Polska jest tam x razy mniejsza od Niemiec, nie mam pojęcia ile, ale 4, 6, 8 mniej więcej. Ta kulka tutaj jest mniejsza kilkudziesięciokrotnie niż to, co się dzieje w Niemczech.
Dlaczego? Nie wiem. Jakby my mamy swoje jakieś hipotezy, staramy się to zrozumieć, staramy się nad tym pracować, ale wydaje mi się, jak myślę na to z perspektywy takiej bardzo high level, widzę te kulki, to jest potencjał w polskim rynku na to, żeby ta kulka była większa. I to był też jeden z głównych powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się wejść na polski rynek i spróbować, bo wydaje nam się, że ta kulka może być znacznie większa w przyszłości. I też jak spojrzymy na takie rzeczy, benchmarki high level, no to Alexa strona numer 1400 w Polsce. No to już nie tak fajnie, nie? Jeżeli chodzi o liczbę projektantów, tutaj jest trochę inna strategia, także jakby to nie można odnosić jedno do jednego, bo Pakamera akurat bardzo patrzy na to, żeby mieć tych projektantów jakościowych. Także tak naprawdę ja przeglądając Pakamerę w Polsce albo Dawandę w Niemczech, to na Pakamerze w Polsce przyznaję mniej się zmęczę niż w Niemczech, tak? Także tych projektantów mają mniej, tych produktów mają mniej. No i obrotów to są liczby, które chyba tak naprawdę u Artura Kurasińskiego na blogu znam.